Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. Jest 18 października 2019 roku. Jest piątek przed weekendem. Zapraszam wszystkich na wesoły sklep Fortnite. Ja jestem Kocur i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Pustogłowy, to tak jak ja, super, jest, mam swojego idola, pustogłowy. No dobra, tylko oczy mi się strasznie świecą, mi się tak strasznie nie świecą oczy. Sfatygowany płaszcz na plecach, znoszony i podarty na skutek burzliwej przeszłości. No i zero podarków, ale pełno psikusów w głowie pustogłowego. Mój funfel, dokładnie tak. 1500 fałdolców, zestaw nazywa się Dynio Głowi. W tym samym zestawie mamy wycinak, całkiem fajna taka ciupaska, taka śląska typowa ciupaska. Jak to każdy baca taką nosi, jak psyłozy to okej. Czyli mamy pustogłowego z ciupagą, mamy powrót Jack Gordon, czyli taki skillowy, stylowy koleś z dynią zamiast głowy i w garniturze w dynie. To jest taka lekka przesada, no ale kobiety kochają takich facetów. Także to jest tylko to w tym zestawie. Co mamy tutaj? Mamy zadziorę. Stawaj do walki z techniczny knockout w dwóch stylach. Uj, jaka się zrobiła interesująca ta czerwona zadziora. Czemu nie mogę je wrócić? No właśnie. Całkiem fajna skóreczka. Dużo, dużo detali. To są bokserki, moi drodzy. Znaczy, to jest jedna wersja tej samej bokserki, ale fajnie wygląda. Ta czerwona podoba mi się bardziej, znacznie bardziej, oczywiście, że tak. Do tego mamy plecaczek, który się nazywa Łoś. Jest takim łosiem trochę. Ale sama skóreczka wygląda znacznie lepiej w tym czerwonym stylu. Taka bardziej sportowa. Polecam, mnie zdecydowanie podoba się ta skórka. A poza tym, jak chcecie mieć łosia na plecach, to czemu nie? Dobrze, lecimy dalej. Ściemniacz. Ten ściemniacz to jest taka ćma. No, żeby taki gość mi nie wleciał do domu, bo ćmy same w sobie są takie trochę creepy. A ta już jest w ogóle, w takiego rozmiaru, to już jest w ogóle creepy. W każdym bądź razie ciemne skrzydła, tak nazywa się jego plecak. Ściemniacz to jest zestaw cicho ciemni. Co tu mamy jeszcze? Mamy... A, przepraszam, tu bym przegapił jeszcze. Przegapił. Walitopór. Cała nazwa jest taka, że ciężko mi ją skomentować. Ale walitopór niech będzie. I spłowiała moda, czyli malowanie specjalnie dla tej naszej zadziory. Ciekawe, czy wersja czerwona też jest. Bo jak na razie to jest zielona, do czerwonej to troszeczkę nie pasuje. Dobrze, Dynamo. Z zestawu Lucha, czyli meksykańscy wrestlerzy. Super wrestlerka. Chcielibyście, żeby was taka rzuciła, wami taka rzuciła o ziemię. A potem założyła wam Nelsona. Ja zdecydowanie zgłaszam się na ochotnika. Wujak wygrana. Nie widzicie moich nóg, ale też tak ruszam nogami. Super. Opozylizujący kilof, czyli coś, co zazwyczaj trafia do sklepu, jak już nie ma co wrzucić na półkę. Jak w kryzysie w Polsce. Jak nie było co postawić na półkę, to stawiali ocet. Ściągnij wodze. To jest emotka, której nie rozumiem. Rozumiem, że to ma być gest przypominający ściąganie wodzy, chociaż... Ściąganie wodzy to chyba tak, ale dobra. W Epiku ściągają wodze tak, jak jadą, to ściągają tak, tak robią. No, po prostu inaczej się ściąga wodze za granicą. I wyjście z fochem.
To jest znana dla nas, to jest super emotka przedstawiająca zachowania wielu graczy. Też mi się zdarzyło tak nieraz. Na szczęście nie obecnym padem. Ale odnosi się do padów, do telefonów komórkowych i różnego tego typu urządzeń. Także. Zresztą dostałem ją w prezencie od Liska. Bardzo dziękuję, Lisku. Także to był sklep na dzisiaj, na 18 października 2019 roku, piątek. Ja Wam życzę wspaniałego dnia. Widzimy się w sobotę na meczach customowych. Mam nadzieję, że uda nam się rozegrać jeszcze mecze kwalifikacyjne do turnieju. Przypominam, teraz w obecnym rozdziale Fortnite'a mecze customowe odbywają się na pełnej mapie ze 100 przeciwnikami. Otóż gramy na zasadzie ile was jest, tyle was jest, a resztę system dokłada botów. Także jeżeli chcecie powalczyć z botami, zapraszam. No i z żywymi przeciwnikami oczywiście, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem. Dziękuję wam. Życzę wam wspaniałego piątku. Do zobaczenia w sobotę o 14. Trzymajcie się. Ach no, zainteresowanych zapraszam na potyczki taktyczne o 20 w piątek na Facebooku. Hej, hej.